Hej, cześć, to Mr. Knight, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w God of War Ragnarok na moim kanale. To jest chyba odcinek, już tak dawno nie nagrywałem, bo po przerwie świątecznej chciałem sobie odpocząć, tak jak Horizon. I w ogóle to jest odcinek 23 z naszej serii Zagrajmy w God of War Ragnarok. I naszym celem jest podejść do Ratatoska. Muszę natychmiast z wami pomówić. Natychmiast! Gdzie jesteś? Wiewióro, co chcesz? Ponownie razem, Panowie, odzyskaliśmy Atreusa. wybaczcie mój szorstki ton, ale cokolwiek wydarzyło się niedawno w Helheimie, było to niedopuszczalne. Nalegam, żebyś naprawił wszelkie powstałe szkody bez chwili zwłoki. Nalegam. Już ruszamy. Do Helheimu? Nie spieszcie tego proszę. Czyli naprawiamy. Zamierzasz, no wiesz, mi przygadać? Nie. Ważne, że nic ci nie jest. Kratos się uczy. Wow. Może powinienem częściej uciekać. Atreusie. To żart. Nieważne. To co to za nowa włócznia? Brogion zrobił. Z Draupnira. Co to? To pierścień. A jego historia? Nie znam jej. Nie miał kto spytać. Jednak mu dogadał, słuchajcie, na sam koniec nie miał kto spytać, bezpośrednia obraza. Witaj, wilku. Biegasz sobie Pewnie tak się po boi. Helheimie? Bardzo długo był na łańcuchu. Nie róbmy mu krzywdy, dobrze? Przestraszone zwierzę może być niebezpieczne. Wiem. Chodź, musimy się przebić, zanim narobi więcej dziur. Idę, ale najpierw kruka, tak? Ten kruk jest łatwy do trafienia, tylko ja nie mam cela. Ej, właśnie, włócznie. Twoja włócznia strąci ten kawałek muru. Wygląda na kruchy. Zapomniałem już, jak się nią steruje, tak dawno nie grałem. Nie, to chcemy śledzić. My chcemy śledzić drogę znowu razem. Znajdź Garma w Helheimie. Dobra, pamiętam tylko tyle, że możemy tak to strącać. No, włócznia ma swoje zalety. Odin kazał ci uwolnić stwora? Co? Nie, A dlaczego? nie współpracujesz z nim? To nie tak, jak myślisz. Cokolwiek ci obiecał, nie możesz mu ufać. Nie ufam mu. Ma coś, czego potrzebuje. Trochę trudno to wyjaśnić. No dobra. Atreus ma nasze zdolności. Tylko jakie tu miał? Nie mogę się dzisiaj coś skupić Musimy tam wejść, ale na teraz grze w już za ogóle. późno. Zajmę się tym. Wiatr z twoich skrzydeł. Filunia.
No, przeczytaliśmy to? Tak. Nie wystarczy jednego punktu rozwalić. Musimy kilka naraz, tak? Fajne to. Wykończmy go. Bifrost. Spalmy gościa. I po wrogach. I po wrogach, tak. To jak tu przejść dalej? Skoro po wrogach. Co tam się poświetla? Stąd przyszliśmy. Więc byśmy musieli iść tam. Mówiłeś, że trudno to wyjaśnić. Dlaczego? Po prostu mi zaufaj. Nie mam prawa o to prosić. Ale możesz to zrobić? Czego od niego potrzebujesz? Dlaczego mi nie powiesz? To nie takie proste. A co z tobą? Co to ci nowa broń? Podobno nie chcesz wojny. Nie chcę, ale... To nie takie proste. Od ojca się uczy. Każdy ma tajemnicę. Czasami tylko tak można ochronić bliskich. A Odynem się nie przejmuj. Już tam nie wrócę. Bardzo mnie to cieszy. Szczerze mówiąc, to wątpię. Się nie obijał. Chyba wiem, jak Freya to zamknęła. Zajmij wrogów, jeśli możesz. Dobrze. Daj znać, to zacznę. No. Lesa, Riffa. Lesa, Riffa. Dziwne, że ich zraniłem. Nie wiem jak. To nie zadziała. Helheimie tylko ostrze tak pomagają, widzę. Cyk, cyk. Dosyć tego, panowie, naprawdę, szanujmy się. To tutaj, to jest jedna wielka paranoja. Próbujecie z nami walczyć, mimo że nie macie żadnych szans? Serio? Radzę sobie, nie przejmuj się, bo to jest łatwizna. A, no dobra. La 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 la. La la. O, wyś. Gnoje. Dzięki, że ze mną wróciłeś. Tak? Nie musiałeś. Jestem twoim ojcem. Zawsze ci pomogę, dopóki będę w stanie. No, rękojeść uzdrawiającej harmonii, tak? W ogóle tu mamy różne rękojeści, których nie zauważyłem. Których nie widziałem nawet. Wywołuje dru zgoczącą falę po R1, kombinacji ataków toporem.
Kiedy wieczna zmarzlina jest w pełni naładowania, trafienie toporem przywraca zdrowie, jednak zmniejsza zadawane obrażenia. Nie. Niby to jest lepsze od tego, no ale... Najlepsze i tak jest jednak to, no. No kurde, nic z tym nie zrobimy, no. Takie życie. Ej, ale to możemy ulepszyć, nie zauważyłem tego. Powiedz, co robiłeś w Asgardzie? Tłumaczyłem coś dla Odyna. Znalazł taką maskę i połączoną z nią magiczną szczelinę. To wszystko trochę... skomplikowane. Tak, ale poznałem rówieśników. Przyjaźnimy się. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie możesz ufać poplecznikom Odyna. Zaufanie nie zawsze jest takie złe. Przyćmiewa zdrowy rozsądek. Możliwe, ale nie chcę już czuć się smutny. Zastanówmy się, jak działa ta brama, dobrze? Podnosząc bramę, blokujesz koło. Teraz? Nie. To nie zadziała. Szczerze mówiąc, pojęcia nie wiem. Nie ma, szczerze mówiąc, nie mam Co pojęcia. Próbujesz? Użyjmy moich nowych strzał. Potrafię łączyć żywioły. Być toporem w łańcuch pieczęci. No, to było coś, co chciałem zrobić, ale i tak nie wiedziałem jak. Chciałbym, ale jakoś nie mam dzisiaj weny, słuchajcie. Jej, pokonani. Znowu. Kto jeszcze? Tam słyszę kogoś. Nie wiem, jak po tamtą skrzynię wejść. A może wiem? Bez lenistwa się uda. No widzicie, wystarczy się nie lenić. Dużo tego srebra. Tam jest! Widziałeś? Rozwala na kawałki cały świat! Pa, 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 pa. Każdy popełnia błędy, Atreusie. Widzę wcięcie w kolumnie, które pasowałoby do włóczni, ale stąd nie trafisz. No super. Już wiem skąd trafię, tylko najpierw pokonam je przeciwników. A byłem przekonany, że tu są. No jednak. To nie zadziała. Tego ogłuszymy. A tego po prostu zabijemy. Gdzie? To? Ach tam. Słyszę? Tu! Narka!
No. Teraz przechodzimy. Ej no. Mordo. Wykończony. Spoko, i tak nie ma szans. Wykończmy ich na dystans, nie męczmy się. A ty to kto? A, wilki. Boom. A, bo jeszcze tam są. A, morda się sama zabiła. O, nie ten guzik, nie ten guzik, słuchajcie, o nie. Tak, co to jest? Fajne. No, wolę to. Jakoś tak przyjemniej wygląda. Nie patrzę na to, jakie obrażenia tutaj, tak szczerze. Patrzę, jak wygląda, jak wygodnie jest wykonać określony cios. Na trusie schodzimy. Nie chcę, żebyś czuł się samotny, ale ten pomysł z Asgardem... Pomóż mi zrozumieć. Odyn nie chce Ragnaroku. Wiem, że nie można mu ufać, ale... potrzebowałem jego pomocy. Nie mogę dopuścić do Ragnaroku. Przecież ja bym ci pomógł. Wiem, ale... Ale co? Jest tutaj! Ale co? No dobra, potem ten wilk, najpierw rozmowa. Dobrze, dobrze! Już dobrze, mały. Spokojnie, nie bój się. Spokojnie. Czekaj, chcemy tylko... No super. Zajebiście. A ty to co sobie wyobrażasz, co? Zresztą możesz obudzić tak o i nagle nas atakować? Bez przesady, mordo. No, zrzuciliśmy go z przepaści, bo trafić atakiem z nad głowy, jego buwa utknie w ziemi, a on sam będzie podatny przez pewien czas na ciosy. A właśnie, ciosy! Zwykłe, najprostsze w świecie ciosy. Wystarczą. Po co mamy się męczyć atakowaniem ich oszczami, skoro możemy ich po prostu zrzucić z przepaści? Logiczne, nie? Spryt ponad siłę. Jeśli on naprawdę chce uniknąć Ragnaroku, to mamy wspólny cel. Tak? To po co ci ta włócznia? Żeby cię chronić. Przecież już masz do tego broń. A ci skąd się tu wzięli? Są martwi! No tak! Racja! O! Kojarzę skądś te postacie. Są martwi, no tak, racja. Wędrowiec, nie cierpię z nimi walczyć, kiedy są żywi. Ja też nie. Postaraj się zaatakować go całą swoją siłą, Atreusie. Go!
Dzięki ci, włóczniu. Bez twojego wykończenia byśmy go tak szybko nie obalili. No. Przykro mi, wędrowcze, ale musiałeś zginąć. Pancerz? Amulet, o to chodzi. Łaska gniewu, tak? Niech będzie. Fala uderzeniowa po aktywacji spartańskiego szału gniewu pochłania efekty nałożone na pobliskich wrogów. Jeszcze raz, czy na pewno rozumiem? Po aktywacji spartańskiego szału. To po co ta włócznia? Teraz twoja kolejna szczerość. Ja to nie to samo. Jestem rodzicem. Unikasz pytania. A może to? Strzały pieczęci tu nie pomogą. To jak? Moje strzały będą trzymać się tego drewna. No właśnie, strzeliłem po fakcie. Pieczęci tu nie pomogą. Może kilka strzał pieczęci da radę. A, rozumiem. Jedna tu, druga tu, trzecia tu. I to. Nie tak. Więc ja. Użyj koła, żeby wydobyć szynę. Umieść na niej kilka pieczęci, a potem ją opuść. Mam być cicho? No przecież tak robiłem. Cieszę się, że się udało. Super fajnie. Już blisko. Obiecaj, że go nie zabijesz, dobra? Nie mogę nic obiecać, ale postaram się nie zabić bestii. No dobra. Postaramy się oczywiście. Nigdy nas nie zaskoczył. Ale widzę otwór w ścianie. Może włócznia w niego wejdzie. Ależ ty mądry, Atreusie. Naprawdę. Dziękuję, że mam tak mądrego syna. Oczywiście w imieniu Kratosa dziękuję. Bo też bym chciał się rozejrzeć tutaj.
Ale tu nic ciekawego jednak nie znalazły. Ej no, Kratos, miałeś to zebrać. No, niemądry. Ej, teraz sobie uświadomiłem, że zapomniałem otworzyć tamtą złotą skrzynię. Ja pierdziele. Cofnąć się po nią to już za daleko, no. To też jest fajne, no kurde. Popróbujemy wszystkiego, zobaczymy co jest najlepsze, nie? Różne wykończenia, różne ataki, różne magiczne runy, no wiadomo. A ja chcę wam też zaprezentować jak najwięcej z tej gry oczywiście. Jaki masz plan? Żebyście wszystko widzieli. W sumie to wymyślam go na bieżąco. A nie tylko pod moje upodobania. Ty nie mówisz o garnie. Nie zdołasz przechytrzyć Odyna. Na razie się udało. Ojej. Co teraz? Spróbuję go oswoić. Oswoić? Jasne, oswajałem już wilki. Super. Wilki, wilki, wilki. A, skąd ty się tu wziąłeś? Idźmy zatem. Ja zajmę garba, a ty zamroź jego łańcuchy toporem i przyczep je do czegoś. Nie, to niebezpieczne. To dobry plan. Chodźmy. Czekaj. Mikrofon mi się zaraz rozładuje, więc wyłączę się, więc pożegnam się z wami w tym momencie, więc trzymajcie się i do usłyszenia, cześć! W porządku? Prawie... Twoja przemiana. Odyn nauczył cię nad nią panować? Nie. Nie będziemy korzystać z jego sztuczek. Od teraz robimy po mojemu. Tak jest.
gotowe! Działało. Nie zawaliłeś celowo, prawda? I kto tu komu nie ufa? Przepraszam, to nie było fair. Myślałem, że się uda. Cierpliwości. Znajdziemy sposób. Chyba musimy wejść tam na górę. Ale jak? Zawsze jest jakiś sposób. Widzisz? O, nie wpadłem na to. Rozwiązania nie zawsze są oczywiste. Przed tobą, bro! Znaczy, że... Dokładnie to, co myślisz. Nie moglibyśmy... Możemy ograniczyć szkody, które wyrządza ten stwór. I zrobimy to. Dobra.
Dobra, będzie mnie słychać na padzie. Jestem pod wrażeniem, że zabiliśmy tego wilka. Słuchajcie, uwaga, zły pies. Trofeum zmieść się z garmem. Myślałem, że dam radę go oszczędzić, ale niestety. Oglądajcie dalej. To przeze mnie uciekł i zginął. Czasami nie ma innego wyjścia. Wiem. Zostaną otwarte. Koło zębate jest za bramą. Na pewno da się je zamrozić, nie? Odszukałem Norny. Powiedziały mi, że Heimdall będzie chciał cię zabić. Heimdall? Norny? Myślałem, że w to nie wierzysz. Umarli będą zalewać światy, które w końcu upadną. Naucz się uspokajać umysłu. Może to właśnie chaos mi służy. Masz jeszcze jakieś wnioski? Że jest lepiej, jak sobie ufamy. Słyszysz? Gdzie on jest? Władza! Trafiłeś! Użyj łucznik w celu i w stronę punktu!
Leż! Nie podnoś się! Właśnie widzę! Jakim cudem ciągle wraca? Taka jego natura! Musimy to zmienić! Szybko! Nie miał w sobie duszy! Czekaj! Chyba coś wymyśliłem! Co? Pomóż mi wejść mu na grzbie! Co? Dawaj, proszę! Dam radę! Niech będzie po twojemu. Fale uderzeniowe! Jalpa! Nie możesz tak niszczyć świata! To nasza szansa! Wróg jest ogłuszony! Musimy go znaleźć. Chodź! No, przeszedł tędy. Ruszajmy na górę. Co zrobiłeś? Wtedy w domu czar, który rzuciłem na Fenrira. Nie wiedziałem o tym, ale wciągnąłem jego duszę do noża. Dusze są potężne, więc uznałem, że mogłaby... zmienić naturę. Tak. Sprawdźmy to. Kiedy znalazłem cię w Midgardzie, przed atakiem Freyi, powiedziałeś, że chcesz mnie ochronić. Dlaczego? Widziałem przepowiednie. Byłeś... w moich ramionach. Martwy. Ja też to widziałem. W Jotunheimie. Co? Wiedziałeś o tym? To dlatego tak mnie trenowałeś. Kiedyś będziesz musiał przetrwać beze mnie. Nie pozwolę na to. Nie ma mowy. Nigdy. Każda wyprawa ma kres. Ale nie nasza. Nie tak. Dobrze. Nie chciałem cię skrzywdzić. Już po wszystkim. Obiecuję. Fen? To ty? Dobry piesek. Wiem. Też tęskniłem. Nie wiedziałem, czy to zadziała. Udało się! Siad. Jak to jest możliwe? To... magia gigantów. Uczyłem się jej. W Asgardzie? To nie ma z tym nic wspólnego. Kolejne sekrety. Nie. Obietnica. Obiecałem, że jej dotrzymam. Tak samo jak ty, mamie. Czasem warto mi zaufać. Do domu. Załatwione. Powiedzmy.
wreszcie. Trzeba się naradzić. Czyli kiedy Norny powiedziały, że Heimdall chce mnie zabić, to po co ci ta włócznia, tak? Tak. Heimdall to bałwan, ale nie jesteś tym, kim kiedyś, prawda? Bogobójcą. Nie chcesz wojny. Nie, ale zamierzam zrobić wszystko, żebyś był bezpieczny. Świetnie, otwarte. Użyjmy pieczęci, żeby zamrozić koło zębate. Pałka! A jedna pieczęć tu nie wystarczy. Ojcze, skoro nie ufasz paniom losu, dlaczego się przejmujesz ich słowami? Chodzi o twoje życie. Nie mogę ryzykować. Spójrz, to Hresvelg. Porozmawiamy z nią? Że do zamknięcia jest 6 szczelin i że nie będzie nam dziękować. Nie powinny w ogóle zostać otwarte. Ma rację. プレイステーション。